Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Siemano, Mateusz Miściwujewski, mówisz na bieżąco, razem ze mną Paweł Jóźwiak. Siemaneczko, witam serdecznie. Dlaczego twój, może przyszły rywal się kłóci z Natanem Marconiem, a nie z tobą? No to wiesz, to nie wiem, no się kłócą, to nie będę się wcinał. Ja nie szukam awantury na siebie. Jak ktoś mnie wkurwia, to wtedy atakuje, nie? Mhm. Jak ci się podobało na programie? Chciałem, że tam byłeś nagrzany bardzo w pewnym momencie. Tak, no dobry skład i tak dalej, wiesz, no ale wiadomo, gala przednarodowym to też nie można przesadzać. Nie? Wiemy, jakie są czasy, także na szczęście udało się nad tym bałaganem zapanować, ale ciężko było. No ale ja i tak się nie spodziewałem, że będzie tak grubo. No było mocno, ale widzisz, no ja od pasu to byłem dzisiaj celniejszy, on chciał trafić co prawda nie we mnie, myślałem, że we mnie chciał trafić pomidorem w Neymana, nie trafił, a ja go trafiłem, także trafiony, zatopiony i w klatce jak dojdzie do naszego pojedynku też będę celniejszy. Butem chyba dostałeś na koniec, co czy nie? Bo widziałem, że chyba zdjął buta pasu i chciał ci uderzyć. Nie, coś tam kombinował, ale skończył na kolanach, no tak samo. Nikola go spacyfikował. Tak, został spacyfikowany przez Nikolę, ja go podobnie spacyfikuję w oktagonie. Jak już dojdzie do walki, bo bardzo tego chcę, bo naprawdę on mnie tak denerwuje, działa mi na nerwy, jest pyskaty po prostu, kurwa, podstarzały, kurwa, wiesz, to ja nie mówię, bo jestem od niego starszy, ale wiesz, no on już, kurwa, powinien być poważny, ma prawie 4 dychy, robi z siebie idiotę, to co odpierdala na tych streamach, to po prostu dno i wodorosty. Chyba nagrzany jesteś bardzo na walkę, co po tym, że ostatnio pojedynku nie doszło. Jestem wkurwiony, bo ciężko pracowałem, zrobiłem top formę i w ostatniej chwili choroba mi wyeliminowała, także wiesz, pierwszy raz, mam już 9 pojedynków na swoim koncie, to miało być 10 i tak się dziwnie czułem, wiesz, że wiesz, pracowałem ciężko, a nie było tej puenty, czyli walki, także nie mogę się doczekać, kiedy ponownie wyjdę do oktagonu. A będzie to trzecia walka, czy nie? Nie, on już więcej walki ode mnie nie dostanie, ani w Prime, ani w żadnej innej organizacji, po prostu bardzo nieładnie się do mnie zachował, już po wszystkim ten facet jest u mnie skreślony, ja mu dałem rewanż, gdzie po pierwszej walce niczym sobie na ten rewanż nie zasłużył, dostał ten rewanż, nie zachował się teraz, ja zachowałem się do niego z klasą, sam mu powiedziałem, że muszę wycofać się z walki, bo po prostu zdrowie mi nie pozwala, zachował się jak zachował, także u mnie jest skreślony, ja w sumie nie mam motywacji, żeby z nim walczyć, bo 2 razy go zbiłem, jak dzieciaka praktycznie, a to, że sędziowie się pomylili, to już na to nie mam wpływu, także nie mam parcia. Jeśli chodzi o rewanże, to bardzo chciałbym przede wszystkim zmazać plamę z ciosem, bo to jest za tą porażkę i jest mi wstyd. Chciałbym z Marcinem Neymanem dopełnić dzieła trylogii. No i jak sobie parę walk powygrywam, sobie na to zasłużę, to wtedy chciałbym z Michałem Boxdelem zawalczyć po raz kolejny, no bo co, no pierwsza walka, wiadomo, no, był tam ode mnie minimalnie lepszy, też warunki były od niego sprzyjające. Drugą walkę wygrał zdecydowanie, ale też należy pamiętać, że miałem 24 dni na przygotowania, także byłem w formie wakacyjnej, tam mi zabrakło tlenu. Zdaję sobie z tego sprawę, że na trzeci pojedynek przy tym stanie rywalizacji 2-0 dla niego muszę sobie zasłużyć, także wygram parę walk i wtedy na sportowo chciałbym to wyjaśnić. Nie mam do niego już żadnej złej krwi, wręcz przeciwnie, ale sportowo po prostu chciałbym jeszcze to w przyszłości zrobić. Z tego co pamiętam, to początkowo miałeś być na tej karcie na gali na Narodowym. Jest taka złość, może taki smutek, że no nie wystąpisz jednak na tej arenie? Wiesz, to teraz już mi przeszło, ale jak się dowiedziałem, że to zestawienie, które było planowane, że nie dojdzie, to było mi tak bardzo, bardzo przykro. Trochę to przeżywałem przez jakieś 2 tygodnie, no, no ale no trudno, pogodziłem się z tym, to wiesz, no to taki jest ten biznes. Było bardzo, organizacja planowała bardzo ciekawe zestawienie, z pewnych przyczyn nie doszło do skutku, ale... Ktoś to mówił w internecie. A to no, nawet nie wiem, ja wiesz, ja tu nie chcę spoilerować, bo to organizacje są od tego, żeby to ogłaszać. A tym bardziej, że może w przyszłości się uda to zestawienie zrobić, także bardzo chętnie, nie? Ale teraz mówię, na celowniku jest Robert Pasut, kurwa, u mnie i muszę go dojechać, nie? To jest mój cel. No właśnie, Robert Pasut, nie obawiasz się troszeczkę z Robertem konfrontacji na konferencji, no bo on tam na pewno by, wiesz, przygotował jakiś performance wobec ciebie, myślę, że musiałbyś tam troszeczkę poodpowiadać. Słuchaj, ja sobie poradzę, ja wiesz, z łapanki nie jestem, dostałem szkołę życia, wiesz, z grubego co, jeśli chodzi o freaky, już przy drugiej walce debiucie we freakach, byłem tutaj w fejmie, miałem przeciwko sobie nie tylko Boxdela, ale praktycznie wszystkich, także... Jestem twardą bestią, przeszkolony, także z Pasutem też sobie poradzę. Ostatnie pytanie. Chciałem się ciebie zapytać, jako też człowieka, który
jest szefem federacji. Jak ty ocenisz to, co się stało teraz z Krzysztofem Diablo Łodeczykiem? Na panelu, wiesz, ja Krzyśka nic nie mam, prywatnie go bardzo lubię, szanuję go jako sportowca, ale uważam, że co tutaj zrobił, to jest bardzo nie fair. Krzysiek swoim takim zachowaniem pokazał brak szacunku przede wszystkim do rywala, dla organizacji freakowej, która daje mu zarabiać jako emerytowanemu sportowcowi niezłe pieniądze. I w trzeciej kolejności, a może nawet na pierwszym miejscu kibiców, tak? Bo to kibice składają się na jego garze, wykupując pay-per-view. Dobrze wiedział, że jest konferencja. Jak można w ostatnich zrobić to kibicom, nie przyjechać, tłumacząc się jakim obozem, o czym rozmawiamy. Kto jeździ na obozy w ogóle na 5 dni przed walką? Już wiadomo, że to już łapie się świeżość i robi się szybko szybkościówki, a nie coś takiego. No, ja też nie jestem tylko freakiem, ale też jestem organizatorem. Po prostu bardzo dobra decyzja fejmu, także ja to popieram, bo takie rzeczy trzeba od razu karcić. No i dobra, dziękuję ci bardzo za wywiad. Tylko paszę w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Czekamy na walkę z posłucami. Tak jest.